Zapraszam wszystkich na 8 odcinek z serii Państwa Świata. Tematem dzisiejszego filmu będzie Argentyna. Argentyna to państwo położone w Ameryce Południowej nad Atlantykiem. Graniczy z Chile, Boliwią, Paragwajem, Brazylią oraz Urugwajem. Nazwa państwa pochodzi od łacińskiego słowa argentum, oznaczającego srebro i jest związana z legendą o górach pełnych srebra, która była powszechna pośród pierwszych europejskich odkrywców niziny La Platy. Flaga Argentyny składa się z trzech równych pasów – jasno-niebieskiego, białego i jasno-niebieskiego. Jasno-niebieski kolor na fladze oznacza czyste niebo. Biały symbolizuje śnieg na szczytach Andów. W białym pasie umieszczone jest żółte słońce. Twarz na słońcu symbolizuje mitologię Inków. Argentyńczycy uzyskali niepodległość w 1816 roku. Powierzchnia kraju to ponad 2 700 000 km². Pod względem wielkości Argentyna jest drugim państwem w Ameryce Południowej i ósmym na świecie. Liczba ludności Argentyny to 44 miliony mieszkańców. Ponad 98% ludności stanowią biali pochodzenia europejskiego, resztę metysi i nieliczni Indianie. Stolicą tego południowoamerykańskiego państwa jest Buenos Aires. Argentyna jest republiką związkową, z prezydentem jako głową państwa, szefem rządu i zwierzchnikiem sił zbrojnych. Językiem urzędowym jest hiszpański. Jednostką monetarną jest peso argentyńskie. Argentyna podzielona jest na 23 prowincje, terytorium narodowe oraz Buenos Aires jako miasto autonomiczne. 90% mieszkańców wyznaje katolicyzm. Najwyższym szczytem Argentyny i jednocześnie najwyższym szczytem Ameryki Południowej jest Aconcagua, 6960 metrów nad poziomem morza. Najniższym punktem Argentyny jest Laguna del Carbon. Depresja wynosi 105 metrów pod poziomem morza i jest także najniższym punktem Ameryki Południowej oraz całej półkuli zachodniej. Najdłuższą rzeką Argentyny jest Paraná. Ushuaia jest uważane za najdalej na południe wysunięte miasto na świecie. Argentyna to jeden z najważniejszych światowych producentów pszenicy, wełny i mięsa. Wołowina z tego państwa jest najbardziej pożądana na świecie za jej smak i właściwości fizyczne. W kraju tym powstał taniec tango. Był zakazany w wyższych sferach, gdyż uznawano go za niemoralny. Wywodzi się z niższych klas społecznych Buenos Aires. Pierwsze na świecie animowane filmy zostały wykonane i wydane w Argentynie. Dokonał tego Quirino Cristiani w 1917 roku. W kraju tym odkopano jedny z najstarszych i największych skamieniałości dinozaurów. W 2013 roku Argentyńczyk został pierwszym w historii papieżem z Ameryki Południowej, Jorge Mario Bergoglio. Przyjął imię Franciszek. Kraj ten zamieszkuje około 450 tysięcy Polaków. 8 czerwca obchodzony jest Dzień Polskiego Osadnika. Co ciekawe, od 1995 roku jest to święto narodowe. Narodowym sportem Argentyny jest pato. Narodowym alkoholem jest fernet, czyli gorzka wódka ziołowa. Narodowe zwierzę Argentyny to garncarz rdzawy. W prowincji Santa Cruz znajduje się jaskinia rąk, w której zobaczymy malowidła ludzkich dłoni, powstałe około 13 tysięcy lat temu. Istotnym elementem tradycji i kultury argentyńskiej są gauchos, czyli południowoamerykańscy pasterze bydła pracujący na pampach, trawiastych równinach Argentyny. Argentyńscy rolnicy narzekają na duży problem z krokodylami. Co roku w atakach tych drapieżników ginie nawet 100 osób. W mieście Rosario założono kościół Mardony na cześć legendarnego argentyńskiego zawodnika. Tak zwany kościół liczy 40 tysięcy członków. Paradoks argentyński oznacza zjawisko, kiedy bogaty kraj w krótkim czasie staje na skraju bankructwa. Argentyna w takiej sytuacji znalazła się na początku XX wieku. Najniższa zmierzona temperatura to 39 stopni Celsjusza, z kolei najwyższa zmierzona temperatura to 48 stopni Celsjusza. Krajową domeną internetową jest .ar, na przykład www.google.com.ar. Jeśli materiał Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, jeśli nie, to w dół, a jeśli jesteś nowy, to zostaw subskrypcję i kliknij w dzwoneczek. Za mikrofonem był Ilan01.